Tomasz Krawczyk, Centrum Europejskie Natolin. Sebastian właściwie zabrał mi moje pytanie, ale wobec tego pozwolę sobie na trzy bardzo krótkie komentarze. Panie dyrektorze, jestem prawnikiem, co do przemocy prawa, umowa jest konsensualna, tak? To znaczy do zawarcia umowy zawsze dwie strony muszą się zgadzać, tak? I umowa zawsze jest oparta na zaufaniu, tak? Znaczy to od czasów prawa rzymskiego. Ale nie zawsze na symetrii. Nie, ale i tak pozostaje konsensualna, tak? Jeśli mamy wiedzę, to wówczas i tak się ją zawieramy, wiedząc, że nie istnieje symetria. Jeśli chodzi o ordoliberalizm, jednak ordo jako porządek, nie jako ład, jako harmonię. Znaczy ordo oznacza porządek, tak? Czyli pewną strukturyzację i hierarchizację, tak? A nie harmonię. W żaden sposób. Pojęcie ordo w łacinie nie kojarzy się z pojęciem harmonii. Znaczy dla Clausewitza pewnie ordo było harmonią. Proszę, dyskusje leksykalne mordują każdą debatę. Nie, ale ostatnią rzecz, jeśli chodzi o postulaty, pewnie z większością absolutnie one są słuszne co do inkluzywności, tylko jak zapewne i pani poseł, i pani wicemarszałek wiedzą, że największym grzechem polityka jest jednak naiwność, ponieważ at the end of the day po prostu trzeba to zrealizować i wprowadzać. Tak? Dziękuję.